Osiedle Chemik zostało zbudowane w latach 70. ubiegłego wieku. Jego krajobraz tworzy wielomieszkaniowa zabudowa okalana zielenią Puszczy Wkrzańskiej. Kontrast ten odróżnia osiedle od pozostałych części miasta. Osiedle powstało po uruchomieniu zakładów chemicznych Police. Spółka, która do dziś jest jednym z największych pracodawców w regionie, przyciągnęła do Polic ludzi z całej Polski. Oni pierwsi stali się mieszkańcami osiedla Chemik. Na terenie osiedla znajduje się spółdzielnia mieszkaniowa Chemik. Każdego dnia rozwiązuje problemy i obsługuje blisko 10 tysięcy osób. W październiku 2013 roku obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Wieloletni pracownicy wspominają, jakie zmiany dokonały się w tym czasie na osiedlu. Przede wszystkim zostały docieplone budynki, polepszone warunki na pewno mieszkaniowe lokatorów. Ładniejsze są te budynki, zadbany jest teren wokół budynków, poprawa jest też całego wyglądu osiedla przez to, tak? Także uważam, że jest duża poprawa. Spółdzielnia powstała z inicjatywy Związków Zawodowych Rady Pracowniczej i Dyrekcji Zakładów Chemicznych Police na bazie zakładowego budownictwa mieszkaniowego spółki. Dzięki temu nastąpiła zmiana statusu mieszkań zakładowych, uwalniająca pracowników od konieczności zatrudnienia w ZH Police. Zaistniała możliwość wykupienia mieszkań, a tym samym swoboda dysponowania nimi. W październiku, 20 lat temu, sąd rejestrowy zarejestrował spółdzielnię. I w tym momencie spółdzielnia mogła już przygotowywać wszystkie dokumenty umożliwiające przejęcie budynki zakładowe. Fizycznie, faktycznie rozpoczęła pracę w lipcu, czyli po 8 miesiącach później, ale już wtedy byli zatrudnieni pracownicy i wszystkie dokumenty z przejęciem majątku od zakładów chemicznych zostały zakończone. Października 1993 roku odbyło się zebranie założycielskie spółdzielni mieszkaniowej Chemik w Policach. Członkowie założyciele w liczbie 50 osób uchwalili statut i wybrali władzę. Pierwszego lipca 1994 roku podpisano umowę o przekazaniu spółdzielni mieszkaniowej Chemik w administrację zleconą zasobów mieszkaniowych zakładów chemicznych. We wrześniu tego samego roku aktem notarialnym dokonano nieodpłatnej darowizny. Od tego momentu osiedle rozwijało się pod żaglami spółdzielni. Siedziba spółdzielni Chemik, jak i obszar działania znajdują się w nowej części Polic. Nie zawsze jednak tak było. Jeszcze 8 lat temu spółdzielnia mieściła się przy ulicy Bankowej w nieistniejących już hotelach robotniczych. W 2005 roku wylano fundamenty pod budowę nowej siedziby przy ulicy Roweckiego. Budowa nowego obiektu trwała rok. Od tego momentu wszystkie sprawy mieszkańców załatwiane są w tym miejscu. W październiku 2009 roku nadano spółdzielni imię Mieczysława Lewandowskiego, wieloletniego dyrektora zakładów chemicznych Police. Akt ten uhonorowano tablicą pamiątkową, która obecnie znajduje się w budynku spółdzielni. W
historii spółdzielni Chemik zapisało się czterech prezesów. Pierwszym z nich była Halina Sierakowska. Po niej rządy objął Marian Kominiarczuk i przez krótki okres Witold Kosma. Od sierpnia 2001 roku aż do dnia dzisiejszego funkcję tę pełni Wiktor Szostak. Spółdzielnia administruje, zarządza budynkami, lokalami w tej ilości, w jakiej miała, czyli ponad 3640 mieszkań. W tych mieszkaniach jeszcze parę lat temu mieszkało prawie 12 tysięcy ludzi. W tym roku, w miesiącu lipcu, sierpniu, jest to liczba już ciut poniżej 10 tysięcy. Te 10 tysięcy ludzi, czyli codzienną obsługę, realizację potrzeb mieszkańców realizuje 28 ludzi, dwóch członków pracujących z zarządu, czyli grupa 30 osób. Mimo zmieniających się przepisów sądzę, że spółdzielnia pracuje prawidłowo, dobrze, ma dobrą kondycję finansową. Pracownicy wiedzą, że ich zadaniem jest obsłużenie mieszkańców w sensie administracyjnym, jak i zarządzania, czyli majątek ludzi, majątek w tych mieszkaniach, czyli jako budynki i mieszkania, części wspólne, nie jest dewastowany, jest poprawiany, że to widać okiem przechodząc się wokół naszych budynków. Z dzisiejszej załogi 6 pracowników, 2 panów, 4 panie, są to pracownicy, którzy pracują od samego początku, czyli 20 lat. I tu można liczyć na ich doświadczenie, na umiejętność współpracy z ludźmi, tak jak z każdym pracownikiem spółdzielni. Ci ludzie po prostu pracują, wiedzą, że mają służyć tym mieszkańcom, którzy są w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. W chwili obecnej spółdzielnia zrzesza 4417 członków. Wszystkie budynki znajdujące się w jej zasobach wyposażone są w pełną infrastrukturę techniczną. Ściany zewnętrzne i stropodachy są ocieplone, posiadają estetyczną i utrzymaną w ciepłej tonacji kolorystycznej elewację. Dużą troską otaczane są tereny zielone, nasadzania drzew i krzewów. W dużej mierze to właśnie dlatego mieszkańcy Chemika tak cenią swoje osiedle.